Cześć, witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku jeden z tańszych multimetrów z interfejsem USB umożliwiającym połączenie z komputerem i wyświetlenie wyników na ekranie komputera. Multimetr Unite UT61B+. Dzisiaj pierwsze wrażenia i pierwsze pomiary. Na początek zobaczmy, co mamy w pudełku. Całe pudełko wypełnia etui. W środku multimetr, baterie, sondy, interfejs USB, instrukcja. Kupowałem w Polsce i dostałem polską wersję instrukcji. Niestety, jakość odbiega od wersji angielskiej. Natomiast oryginalne sondy wydają się być dobrej jakości, podobnie jak sam multimetr, ale za chwilę zobaczymy, jak on działa. Oprogramowanie już wcześniej pobrałem ze strony producenta i zainstalowałem. Sprawdzę je później, a zacznę od typowych zastosowań tego multimetru. Wkładam baterię i szybki przegląd funkcji. Mamy pomiar napięcia zmiennego z True RMS, stałego, niskich napięć zmiennych, częstotliwości, współczynnika wypełnienia, rezystancji, test ciągłości, diody, pomiar pojemności, natężenia prądu stałego i zmiennego o różnych wartościach. Można używać zakresów automatycznych i ręcznych, sprawdzać wartości maksymalne i minimalne. Są pomiary względne, zatrzymanie wyniku, oświetlenie ekranu czy NCV. Na początek pomiar napięcia stałego. Wynik mamy szybko, tryb automatycznie działa poprawnie, bar graf jest czytelny. Pomiar rezystancji. Tu już prędkość jest mniejsza, ale tryb automatyczny działa bardzo poprawnie. A po zwarciu sond multimetr pokazuje 0, więc jeśli nie zmieniamy sond, nie trzeba uwzględniać ich rezystancji. Test ciągłości. Działa szybko i prawidłowo. Jest sygnalizowanie dźwiękiem i dodatkowo światłem. Test diody. Tu też szybko mamy wynik i dodatkową sygnalizację światłem. Pomiar pojemności. 60 pikofaradów nie udało mi się zmierzyć. A dla większych pojemności multimetr potrzebuje trochę czasu. Warto pamiętać o rozładowywaniu kondensatorów przed pomiarem. Prędkość pomiaru oceńcie sami. Pomiar częstotliwości. Radzi sobie zarówno z częstotliwościami rzędu 50 Hz, jak i 10 kHz. Ten generator nie jest zbyt precyzyjny, więc trudno tutaj oceniać wyniki. Napięcie zmienne. Zobaczmy, jak sobie radzi z przebiegami. Najpierw sinus. Ustawiam napięcie międzyszczytowe na około 5 V i otrzymuję wynik około 3,3 V. Przy spodziewanym około 3,5 V.
następnie prostokąt. Uzyskuje wynik około 2,2 V przy spodziewanych 2,4 V. Zmieniam na trójkąt. Uzyskuje wynik około 1,48 V przy spodziewanych około 1,45 V. Ogólnie TrueRMS jest i działa, ale na podstawie krótkiego testu trudno to działanie oceniać. Podłączam USB i uruchamiam oprogramowanie na komputerze. Wyniki mam na ekranie multimetru i komputera. Mamy tu różne funkcje, które będę dopiero testował, ale zapowiada się dobrze. NCV też działa poprawnie. Mamy sygnalizację światłem i dźwiękową. Przyciskiem mogę ręcznie wybrać zakres pomiarowy. Przytrzymanie to powrót do trybu automatycznego. Mogę też sprawdzić wartości minimalną i maksymalną. Nie sprawdzałem pomiaru natężenia prądu. To prawdopodobnie będzie w odcinku o pomiarach multimetra. Jeśli coś Was interesuje, a to pominąłem, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam też do subskrybowania kanału, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.